A na zakończenie zajrzymy do Michałowa. Tam właśnie wolontariusze Fundacji Podlaskie Hospicjum Onkologiczne, które działa w Nowej Woli, zorganizowali kiermasz i kwestię na rzecz hospicjum. Dobry wieczór, Tobie, Panie Gospodaru, raduj się, oj raduj się, Ziemię, Syn Boży narodził się. Zastielajcie stoły, daj się kilimami, raduj się, oj raduj się, Ziemię, Syn Boży narodził się. Wolontariusze Hospicjum Onkologicznego, Fundacji Podlaskie Hospicjum Onkologiczne zorganizowali kwestę na rzecz hospicjum, które działa od czerwca 2012 roku. Uczestniczą w kwestie uczniowie ze szkół miejscowych, z gimnazjum i z zespołu szkół ponadgimnazjalnych. My po prostu uważamy, że dzieje się tutaj dobra rzecz, że ludzie potrzebują tej fundacji, ludzie potrzebują hospicjum i postanowiliśmy ją wesprzeć. Wspieramy tą instytucję, ponieważ bardzo dużo ludzi jest chorych na naszym terenie i nie tylko. I po prostu służba publiczna, ośrodki zdrowia nie wyrabiają się. Drobna pomoc, czy pielęgniarki, czy lekarza, czy nawet psychologa, który dojeżdża od czasu do czasu, to jest bardzo duża pomoc dla ludzi. Jeśli ktoś przyjedzie i porozmawia z tymi samotnymi ludźmi, to jest naprawdę coś wspaniałego. Sprzedawać, rozdawać. Wrzuć od razu pieniążki, no to od razu możesz dać, tak? Dobra, wspomóżę Pani fundację, mówi Pani. Zbieramy na różne środki potrzebne pielęgniarkom, żeby pomogły tym ludziom. Dziękujemy. Warto pomagać? Warto. Dlaczego? Nie wiem, żeby pomóc innym, być dobrym, coś dobrego w końcu zrobić, nie tylko dla siebie. Witaj Jezu ukochany, od patriarchów czekany, od proroków ogłoszony, od narodów upragniony. Wciąż działamy jako hospicjum społeczne, nie mamy nadal kontraktu z NFZ-em i prawdopodobnie nie zapowiada się, żeby był, więc uczymy się wszelkich innych sposobów pozyskiwania środków na naszą działalność. Pacjentów nam przybywa, mamy już 12, czasem 13 osób pod opieką. Potrzebujemy na to pieniędzy. Na szczęście są tutaj życzliwi wolontariusze, młodzież, która chętnie angażuje się w nasze działania i zechcieli zorganizować dla nas zbiórki i kwestie i w Michałowie właśnie takie organizujemy. Liczymy też na to, że coraz więcej osób będzie chciało z nami podzielić się swoim 1%. To już także niedługo. Sianko od wigilijny obrus, prawda? Od fundacji.